Cezary Lipka, drzewo wyobraźni. O czym będziemy, Stefanie, rozprawiać? O dendrologii czy o genealogii? W tej pierwszej dziedzinie mam nad tobą zdecydowaną przewagę. Jestem przecież absolwentem rolniczej uczelni. W tej drugiej jesteś niezrównany. Wiem, co oznacza sygnet, z którym się tak dumnie obnosisz. Nie uwierzysz. Oczami swojej wyobraźni zobaczyłem to wspaniałe drzewo. Jego korzenie tkwiły mocno w glebie średniowiecza. Zbiegały się u podstawy majestatycznego pnia. Wychodziły z niego dwa mocno rozwinięte konary. Na końcu jednego z nich dostrzegłem ciebie, Hanie i Olę. To mi wystarczy, by ośmierzyć ból twojego odejścia.